Jak zniszczyć diamentową klatę w sekundę? Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie musimy zrobić, to wykopać 3 kratki Soul Sanda, jeden blok niżej, musi być tutaj taka różnica poziomów. 3 kratki długości i 2 kratki szerokości, tak jak tutaj. I jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 2, również z Soul Sanda. To jest bardzo ważne. Kolejny krok, musimy mieć netherite'owe buty, koniecznie netherite'owe. I Soul Speed 3 na nich musimy mieć. Zakładamy. Musimy zenchantować klatę na Thorns 3 i na Fire Protection 4. To też jest jedną z najważniejszych rzeczy. I teraz tak, słyszycie ten dźwięk? Jakby... Jak chodzimy po piaskodusz, słyszycie ten dźwięk, nie? Dzięki niemu uda nam się zniszczyć tą zbroję w sekundę. Jest tutaj potrzebna też koordynacja. Jak już upadamy praktycznie do lawy, musimy wtedy założyć klatę. I wtedy to zadziała, już wam pokazuję. Rozpędzamy się.